Wydawnictwo Aleksandria zaprasza do wysłuchania książki Julity Grodek Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie. Czytają Paulina Holc i Marcin Popczyński. Pierwsze słowa. Jak rozczesać te twoje włosy? Martwi się mama. Mania stoi przed mamą w nocnej koszuli. Jej długie loki są rzeczywiście niesforne i trudno je rozczesać. Kiedy się to wreszcie udaje, Mania wymyka się do salonu, żeby dać tacie całusa na dobranoc. Tata siedzi w fotelu i czyta gazetę. Mania wspina się na palce i w blasku lampy naftowej czyta słowo, które ją zainteresowało. Warszawa. Ma dopiero 4 lata, ale już nauczyła się czytać. Ma 4 lata i 4 starszego rodzeństwa. Zosię, Józia, Helę i Bronkę. Warszawa, powtarza z dumą. Tu mieszkamy. Tata odkłada gazetę i bierze córkę na kolana. I tu się urodziłaś. Czy wiesz, jak wyglądała Warszawa w tamtych czasach? W 1871 roku? Po ulicach jeździły dorożki zaprzężone w konie. Pierwsze samochody, nazywano je automobilami, pojawiły się dopiero kilkanaście lat później. Nocne miasto oświetlały latarnie gazowe. Panowie nosili brody i wąsy oraz długie marynarki, które nazywano surdutami. Panie chodziły w zamiatających ziemię sukniach i kapeluszach. Dlatego musiały chodzić powoli i uważać na kałuże. Moda nakazywała, żeby kobieta była bardzo szczupła w talii. Jak to osiągano? Ściskając się w pasie niewygodnym, sznurowanym gorsetem. Niewiele kobiet pracowało zawodowo, ale mama Mani tak. Uczyła języka polskiego w szkole dla dziewcząt. Ojciec prowadził szkołę dla chłopców. W domu Skłodowskich nigdy nie było nudno. Zastanawiasz się pewnie, jak spędzano wieczory. Nie było co prawda telewizji, radia ani internetu. Były za to gry, puzzle i wielka ochota na czytanie książek. Grano na instrumentach muzycznych. Nie każdą rodzinę stać było na skrzypce, wiolonczele, pianino czy fortepian, ale śpiewano chętnie i często. Świat z klocków. Kiedy jest ładna pogoda, Władysław Skłodowski zabiera swoje dzieci do parku. Chce, żeby były wysportowane, dlatego zachęca je do ćwiczeń. Mogą biegać i skakać, nie muszą się martwić, że się ubrudzą. Dzięki niemu Mania świetnie jeździ na rowerze. Niektórzy kręcą nosem, że to nie wypada, że dziewczynka nie powinna zajmować się sportem na równi z chłopcami, ale ona nie zamierza się przejmować. Nie robi przecież nic złego. W salonie Skłodowskich stoi duży stół, przy którym gromadzi się cała rodzina. Tata rozkłada na blacie klocki. Europa! Uśmiecha się chytrze pod wąsem. Ja! Mania chce być pierwsza. Razem z Bronką na wyścigi układają kształt Europy. Sprawdzają na mapie, porównują. Mania wodzi palcem po swojej niezwykłej układance. Ale Francji nie potrafisz znaleźć. Ojciec droczy się z nią. Właśnie, że potrafię. Palec ląduje we właściwym miejscu. Stolicą Francji jest... Bronka zawiesza głos. Paryż, odpowiada Mania. Byłeś kiedyś w Paryżu, tato? Nie, ale może tobie kiedyś się uda? Ówczesna mapa Europy nie przypomina dzisiejszej. Przede wszystkim nie było na niej Polski, która znajdowała się pod zaborami obcych państw, podzielona między Rosję, Prusy i Austrię. Mania urodziła się w Warszawie, która była częścią Rosji. Dlatego mówiła biegle po rosyjsku. Ojciec, fizyk i matematyk, oprócz rosyjskiego znał łacinę, niemiecki, angielski i francuski. Zachęcał córkę do nauki języków, bo wierzył, że to otworzy jej świat. Żegnajcie bicykle! Witajcie, bicykle. Mania jeździła na damce.
Z bicykli, rowerów z wielkim przednim kołem, raczej już wtedy rezygnowano, ale ojciec Mani jako młody człowiek jeździł właśnie na bicyklu. Co ciekawe, dzisiaj wielkie przednie koło znowu wraca do łask. Czy widujesz czasem kogoś na bicyklu w swoim mieście? Jeśli chodzi o szkołę, to wychowanie fizyczne dziewcząt za czasów Mani ograniczało się do najprostszych ćwiczeń ruchowych oraz ćwiczeń z gracji, czyli ładnego chodzenia. Młode panny chodziły wkoło sali od czasu do czasu podnosząc w górę ręce. Zwykle ktoś im akompaniował na pianinie. Panny z bogatszych domów jeździły również konno i grały w tenisa.